Czy radny Andrzej Urbański wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję panu. Proszę o dalsze zgłoszenia. Pan radny Angoniusz Kłopotek, proszę bardzo. Oczywiście każdy z nas ma prawo zadać pytanie kandydatowi. Panie radny Andrzeju Urbański, czy nadal pan podtrzymuje pańskie stanowisko wyrażane w trakcie kampanii wyborczej, że emeryci nie powinni kandydować na radę? Dziękuję za zadanie pytania. Czy radny Andrzej Urbański chciałby udzielić odpowiedzi? Nie do końca pamiętam, żebym takie siebie jednoznaczne stanowisko podejmował. Natomiast tak, jestem, byłem i jestem nadal zwolennikiem tego, aby nastąpiła zmiana pokoleniowa i myślę, że pan radny też to zauważył, że większość mieszkańców naszego powiatu też była zwolennikami takiego rozwiązania, bo jednak taka zmiana pokoleniowa bardzo istotna nastąpiła. Dziękuję. Czy radny Kłopotek ad vocem? To znaczy tylko chcę zwrócić uwagę kandydatowi na starostę tucholskiego, że w tym momencie w ten sposób odpowiadając, trzymając takie przeświadczenie, chciałby pan pozbawić obywateli w nieco starszym wieku ich praw obywatelskich. Także proszę uważać na przyszłość na tego typu wypowiedzi. One się tylko szedem mogą odbić. A kiedyś, co najgorsze, żeby pan włożył, też pan będzie emerytem. Dziękuję panu radnemu. Czy pan radny Urbański jeszcze chciałby coś dodać? Nie warto myślę takiej dyskusji kontynuować. Chciałem powiedzieć, że akurat nie boję się swoich wypowiedzi wcześniejszych. Wie pan, jak ja zaczynałem pracę w samorządzie, kiedyś zajmowałem się osobami starszymi, gdy to robiłem, to moja gmina została gminą przyjazną seniorom. Taki tytuł otrzymała w Senacie RP i myślę, że osoby starsze też są bardzo potrzebne, wszyscy o tym wiemy. Problem polega na tym, że nie może być tylko osób starszych. Potrzeba zróżnicowana. Potrzeby są osoby w wieku młodym, potrzeby są osoby w wieku średnim, z doświadczeniem, które wracą, ale nie może być tak, że jakieś przychody. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu Urbańskiemu. Proszę państwa, czy mamy jeszcze jakieś... Ze Sławomir Weinert, członek Justyna Banaszek-Turzyńska, członek Andrzej Kruszek. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym brało udział 16 radnych. Głosów ważnych oddano 16. Kandydat pan Andrzej Urbański otrzymał następującą ilość głosów. Za 13, przeciw 2, głosów bez dokonania wyboru, wstrzymujących się 1. Komisja skrutacyjna stwierdza, że starostą tucholskim został pan Andrzej Urbański. Raz jeszcze chciałbym podziękować mieszkańcom powiatu za głosy i za udział w wyborach. Myślę, że rozpoczniemy od wdrażania w życie naszych zapowiedzi, czyli przede wszystkim chcemy zażegnać spory i przystąpić do budowania na szerokiej współpracy samorządowców, na których postawiliśmy głos. Teraz mamy jeszcze kilka ważnych decyzji, więc wróćmy do pracy. Myślę, że Państwo drodzy znajdzie chwilę czasu na koniec, na kilka zdań. Myślę, że powinniśmy wrócić do porządku obrad. Dziękuję bardzo.